Cześć, Wordy, z tej strony Kalu, witam was w kolejnym odcinku GTA Prawdziwe Życie, czyli waszej ulubionej serii na moim kanale. Moi drodzy, witamy w Kanadzie. Jakie piękne widoki się rozpościewają przed naszymi oczami, moi drodzy. Dzisiaj będzie się działo. Dzisiaj, moi drodzy, odwiedzamy rodzinę Stacy. Ale zanim zaczniemy, wow, jak tutaj jest pięknie, zobaczcie. Oh my god, ale muszę uważać. Wypożyczyłem samochód, jak widzicie, takiego Mercedesa, ale zanim jeszcze na poważnie zaczniemy odcinek, chciałbym coś ważnego zakomunikować. Zanim jednak zaczniemy, chciałbym wam wszystkim życzyć wesołych świąt. Pamiętajcie, że święta to szczególny czas i należy go spędzić należycie. Niekoniecznie przed komputerem, lecz koniecznie w gronie najbliższych osób. Dlatego takich świąt wam życzę. Rodzinnych, szczęśliwych i oczywiście wesoły. I w związku z tym specjalnym świątecznym odcinkiem wpadłem na pewien pomysł. Otóż każda dzisiejsza łapka w górę, którą zostawicie, to jeden grosz. W tej serii lubicie zostawiać mnóstwo łap w górę, także moi drodzy, jeśli uzbiera nam się sumka, nie wiem, 30, 40, 50 tysięcy łap w górę, da nam to już naprawdę fajną sumę, którą przekażemy fundacji Na Ratunek, która pomaga dzieciom z chorobą nowotworową. Myślę, że warto pomóc i warto zostawić pod tym odcinkiem mnóstwo łap w górę. Im więcej, tym lepiej. Bijmy rekord łapkowy na kanale. Ale w końcu są święta i fajnie, jakby Team Kaluch dał coś od siebie tym, którzy tego potrzebują. Wesołych świąt, moi drodzy, rozpoczynamy dzisiejszy odcinek. To, co chciałem przekazać, przekazałem, także każdy, kto jest zalogowany albo niezalogowany, moi drodzy, zostawia łapę w górę. Znaczy, mogą tylko zalogowani, dlatego zakładajcie konta i zostawiacie łapkę, moi drodzy, bo naprawdę dzisiaj warto. Zresztą wydaje mi się, że zawsze warto, ale dziś cel jest szczególny. Zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. Dojechaliśmy aktualnie do Kanady, jedziemy do wioski rodzinnej Stacy, prawda? Kawałek drogi jeszcze przed nami, bo my jedziemy za te góry, które tam widać w oddali. Ten samochód, który, moi drodzy, mam przy sobie, to jest Mercedes G65, popularny G-Wagon, nie wiem, mnie on bardzo się podoba. W realu chciałbym sobie takiego kupić, ale nie wiem, czy to jest, moi drodzy, do zrobienia, bo Wiki nie do końca się podoba. No ale może kiedyś, prawda, w GTA chociaż sobie mogę nim pojeździć. Jak widzicie, no pięknie tam jest na dole. Musimy tutaj jednak uważać, bo wgrałem handlingi sobie takie specjalne, po prostu na zimową aurę. Jedzie oczywiście ze mną Stacy i jedziemy za te góry. Tam jest, moi drodzy, wioska przy oceanie. Jak tam dojedziemy, to najprawdopodobniej podejmiemy jakieś aktywności. Podobno rodzice Stacy, mama bardzo lubi grać w rzutki, a tata lubi polować, więc podejrzewam, że w dzisiejszym odcinku będziemy, moi drodzy, takimi aktywnościami się zajmować. No, teraz możemy pozwiedzać naprawdę piękne tereny. Ja nie mam pojęcia, gdzie tu jest droga, bo czasami ciężko to zauważyć, nie? Ale z drugiej strony nie jest aż tak tragicznie. Co chciałem powiedzieć, co to za znak? Saddle Mountains, okej, okay, jeszcze nie dojechaliśmy. Koszt wynajęcia G-Wagona na kilka dni, moi drodzy, to 2000 dolarów. Aktualnie stan mojego konta wynosi 48 tysięcy, dlatego że bilety lotnicze troszkę mnie kosztowały. Oczywiście wynajem tego samochodu, no wiadomo, taka wycieczka kosztuje, nie? O kurde, jak ja, moi drodzy, cisnę, nie? Ten samochód jest niesamowicie szybki. Wy słyszycie, jak on chodzi? To jest, moi drodzy, coś pięknego. Ja się zakochałem w tym Mercedesie, nie? O Jezu, dobra, nie, bo muszę bezpiecznie na święta dojechać, tak być nie może. Tutaj, o kurde, jak tu ładnie. Spocik na fotkę, dawaj, Stacy. Okej, i cheers. Ale pięknie. Jaka fota w ogóle, czy wy to widzicie, moi drodzy? Dzisiaj taki typowy odcinek prawdziwego życia, bez zarabiania kasy, bardziej, moi drodzy, taki chillowy, ale no wiadomo, nie zabraknie dzisiaj ciekawych rzeczy, dlatego oglądajcie koniecznie. Dobra, lecimy dalej. Wydaje mi się, moi drodzy, że ja przejadę ten dystans, bo jednak kawałek nam jeszcze został. I zobaczymy się już za moment, jak będziemy dojeżdżać do wioski. Ale nam się rozpogodziło, kurczę. No chciałem powiedzieć, że widzimy się w wiosce, ale patrzcie, ile tutaj zarąbistych rzeczy jest po drodze jeszcze. Tu jest jakiś hotel w ogóle, nie? Jak to, kozak, wygląda? Ogromny hotel w zasadzie, tylko jakoś jego styl mi nie do końca siedzi. My, moi drodzy, w tym hotelu się nie zatrzymujemy, ale robi wrażenie, prawda? Tak samo jak robi wrażenie ta droga, którą teraz ciśniemy. Moi drodzy, fajnie, że udało mi się wygrać dużo fajnych modów na dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się to spodoba. Co do rozkładu jazdy na święta, moi drodzy, najprawdopodobniej jutro jeszcze pojawi się... Uuu! No ładnie. No to więcej niż dwa koła będzie za tego G-Wagona. Zrysowałem go, oh my god. Jaki rozkład jazdy na święta, wracając? Najprawdopodobniej jutro pojawi się odcinek Pogromców Mitów w Prawdziwym Życiu. Dobra, ja nie mogę na tej kamerze jechać. Natomiast w Wigilię i w pierwszy dzień świąt... O kurde, mało paliwa, żebyśmy tylko dojechali. W Wigilię i w pierwszy dzień świąt najprawdopodobniej filmu nie będzie. Drugi dzień świąt jest kwestią jeszcze, moi drodzy, zagadkową, ale możecie wtedy coś się spodziewać. Celiście Kaluch, zrób codziennie w święta odcinek. No moi
moi drodzy, no to jest czas na to, żeby odpocząć, dlatego najprawdopodobniej w święta nie pojawi się nic, a tak jak mówię, jeszcze ten drugi dzień jest pod znakiem zapytania. Minąłem przed chwilą tunel łączący góry z oceanem, jak wiecie, jesteśmy już na wybrzeżu i szybko, czym prędzej pędzę do miasta. Wlałem też, miałem kanister ze sobą benzyny, więc bardzo dobrze. Zobaczcie, że w samochodzie dopiero teraz to koło zapasowe się pojawiło z tyłu, które powinno być od początku. Nie mam pojęcia, czemu tak to działa, ale teraz ten samochód wygląda zdecydowanie lepiej właśnie z tym kołem. Coś mi nie grało wcześniej, nie? O, tutaj stacja pali, więc to zwiastuje tylko jedno, że zbliżamy się, moi drodzy, do rodzinnej miejscowości Stacy. Patrzcie, jak tutaj wszystkie pięknie są domki po prostu postrojone, no coś pięknego. O, i nawet jarmark mają, ale pięknie. A propos jarmarku, jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda wrocławski jarmark i co ja tam robiłem razem z Wiki, to koniecznie polecam kliknąć w kartę i w opis, bo tam jest w logomas właśnie Wiki relacja z tego miejsca. Swoją drogą, bardzo pięknego i urokliwego. A tutaj, moi drodzy, jest równie pięknie. Bardzo mi się tu podoba, nie? Tylko musimy zlokalizować, gdzie mieszka Stacy. Stacy sama chyba nie pamięta, gdzie. Tutaj jest jakiś park. Stacy, dawaj. Porobimy sobie foteczki, co? A co się z jej włosami stało? Moi drodzy, to jest logika GTA, nie? Jedzie normalnie z rudymi, a przyjeżdża do miejscowości z zielonymi, no nie? No ale dobra, nie wnikam. Mam skrypty na Śnieżki, także zaraz ulepię jakąś Śnieżkę i zrobię bitwę, tylko może nie ze Stacy, bo to by był przypał. Dobra, nie ma co czekać, moi drodzy, bo... Ale w ogóle cień mam, czy wy to widzicie? Sama czapka. Bo muszę zagrać przecież partyjkę z mamą Stacy wrzutki, a z tatą ruszyć pewnie na polowanie, dlatego czym prędzej trzeba znaleźć ich mieszkanie, nie? Mają czekać przed domem, więc nie powinno być to trudne. Ja się rozglądam, moi drodzy, co tu jest? Tu jest promenada, wow. No i kurde, gdzie ci rodzice mieszkają, co? Żółty dom, czy to nie tutaj? Chyba nie. O, no i pięknie, dobra, znalazłem, moi drodzy, na końcu ulicy tej tutaj z boku. Domek, no... Myślałem, że będzie coś bardziej spektakularnego, ale chyba po sąsiedzku bardzo podobnie to wszystko wygląda. Stacy, dawaj, no musisz mnie przedstawić. Introduce. Czy wy to słyszycie? Ta choinka gra kolędę. Ale sztos, jak to jest możliwe? Chyba sam się muszę... O kurde, przedstawić, tam są konie! Konie w GTA, moi drodzy, do tego jeszcze nie było. Dzień dobry, przyjechaliśmy, tak? Witam serdecznie. Franklin jestem. Bardzo mi miło panią poznać, pani Lori, wow! Ojciec typowy, moi drodzy, rewolwerowiec chyba, co? Pan John, tak? Miło mi bardzo państwa poznać. Nie wiem, co tam Stacy kombinuje, moi drodzy. Spędzimy święta właśnie z tymi ludźmi tutaj. Ale kurde, to jest rozpierdziel. Jeszcze czegoś takiego w GTA nie widziałem, nie? Po prostu podchodzę i klikam F, tak? Pfff! O kurde, do tego to bym się nie spodziewał. Ale to wierzga mocno. Ja, jeszcze siodła nie ma, nie? Serio mogę jechać? No dobra, to się przewiozę w takim razie. Tam gdzie mogę, ta choinka gra kolędę, jakie to jest słodkie. Stacy, za mną będziesz biegła. O, chyba zacząłem tego konia ogarniać, zobaczcie, już tak nie wierzga w tym momencie. Ale to jest sztos! Jaki to jest, moi drodzy, jaki to jest złoto. Stacy została z rodzicami tam. Okej, ja dostałem pozwolenie na to, żeby sobie pojeździć trochę koniem, czajcie bazę. Jak to wygląda, ale kamera pierwszoosobowa jest zbugowana. Jak widzicie, mogę zobaczyć tylko, co jest za mną, gdzieś tam do tyłu spojrzeć, nie? Jaki w ogóle ładny model, nie? Co prawda, no... Nie, no wygląda to nieźle, no myślałem, że będzie to koślawiej wyglądać. Jak ja mogę tego konia przyspieszyć? Czy ja mogę jakoś im przyspieszyć? O! O! Coś tak się próbuje nieudolnie zebrać ten koń, ale moi drodzy, nie do końca mu wychodzi, mam wrażenie. Dobra, FM schodzę, tak? Jezu, nie mogę tego konia zgubić, bo by mnie zabili, nie? Przy okazji pozwiedzamy jeszcze tę wioseczkę. No tutaj, moi drodzy, Franklin spędzi kilka dni. Dajcie znać, jak wy spędzacie święta, czy wyjeżdżacie gdzieś do rodziny, czy spędzacie ją może u siebie w domku, czy do was rodzina przyjeżdża. Dajcie znać, jestem bardzo ciekaw i chętnie poczytam fajne komentarze od was. Tu jest ten jarmark bożonarodzeniowy. Co tu można ciekawego kupić? Widzę, że jakieś pamiąteczki. Po drugiej stronie co? Coś do jedzenia? Jakieś, nie wiem, grzane wino albo coś? O, tutaj coś takiego chyba jest, tak jest, tu mają grzane wino. Tutaj też jakieś przekąski, dobrze, będę musiał tu przyjść ze Stacy później. O, koniu, ogromna choinka jest. Jestem ciekaw, jak to jest wszystko tu oświetlone wieczorem. Dlatego na razie, moi drodzy, postaram się dojechać koniem z powrotem do domu. No i zobaczymy, co przygotowali dla nas rodzice Stacy, prawda? Pani mama mówi, że czas, moi drodzy, skoczyć na jakiegoś drinka do lokalnego baru i powiedziała, że mnie ogra wrzutki. Sprawdźmy to. Moi drodzy, spróbujmy w takim razie ograć Lori, zobaczymy, czy się uda.
Według mnie powinienem sobie dać radę, no ale skoro jest mistrzynią, to nie wiem, czy tak łatwo będzie ją ograć. Dobra, legi sety, no nie wiem, nigdy nie grałem w rzutki, więc rozpoczynamy. Prosta sprawa, moi drodzy. Mamy 301 punktów, musimy zejść do zera, prawda? Musi być zero. Zaraz zresztą zobaczycie w praktyce, jak to wygląda. Ja teraz, to jest moja kolej, tak? Żeby przycelować, zoomować sobie mogę przenieść kamerę, dobra. Franklin, w takim razie musisz pokazać Lori, kto tu rządzi, nie? Że w tej Kanadzie to również jesteśmy w stanie sobie poradzić, okej? Okay? O kurde, 20, mało. O! 10, dobra, czyli zdobyłem 50, bo 10 jest za 50. Aj, ten mi nie wyszedł, 226, dobra. Lori, zobaczymy, jak rzuci. Czy rzuci więcej ode mnie? Ona rzuci w... O kurde, w to, co się jej potraja. I zobaczcie, 3 razy rzuciła tak, że jej się potroiło i ma 201 punktów, o 20 punktów wygrywa. W takim razie, nie wiem, może powinienem też tutaj celować, gdzie ona, co? Ale to jest ciężkie. O, 85 zdobyłem w tym momencie. Dobry to był rzut. I teraz, moi drodzy, jeszcze raz tutaj, kurde, 121. No zobaczymy, jak teraz Lori, co? 160, dobra, czyli wysunęliśmy się na prowadzenie w tym momencie. Nie wiem, to jest faktycznie może dobry pomysł, żeby tutaj rzucać. Pyk, 60 mi zostało. Pyk. Jeden punkt! Nie można zdablować, gdy został jeden punkt. O kurde! No to sobie przerąbałem i teraz, moi drodzy, zobaczcie. Anulowało mi ruch, dobra. Ale postaram się zrobić to jeszcze raz. Dotychczas zdobyto 20. Pyk. Kurde, 40. Teraz jakbym zdablował to. Pyk. 21 mi zostało, dobrze. To jest, moi drodzy, w tym momencie bardzo obiecujące. Tylko ja nie wiem nigdy, jak kończyć te rzutki, nie? Lori ma 56. Co ja muszę teraz rzucić? I 20. Ale bez dubla. No właśnie, kurde. Czyli nie skończyłem, zobaczcie. I przegrałem. Zrobiła... Ona to zrobiła, serio? Dobra, rewanż, kurde, zobaczcie, czyli faktycznie ta Lori jest dobra, nie? Jeszcze raz, teraz troszkę inną taktykę przyjmę sobie, rzucę tutaj, tutaj. No ale kurde, nie chciałem jeden trafić. Patrzcie, jak Lori rzuca, nie? Pyk, pyk. O, też je trafiła, dobra. 10 może by się przydało trafić, tak kilka, co? Pyk. A, mam to. Pyk, 2 razy. Kurde, ten trzeci nie siadł, ale dobrze, nadrobiliśmy teraz mnóstwo, nie? Lori ma 201 i znowu moja kolej. Pyk. Kurde, 25. Pyk. 75 zostało i teraz przydałoby się potroić to tutaj. Pyk, kurde, 33. No i jak ja mam trafić 33? Trzeba by zdablować 10 i trafić 3. O, jest trójka, faktycznie jest trójka, dobra. Więc rzucam, moi drodzy, 3. I zostało mi 30. Nie ma tu 15, żeby ją podwoić. Patrzę, jest 15. Tak jest, to jest 15. Przydałoby się w to zielone trafić i powinienem wygrać, moi drodzy. Uwaga. Tak jest! Mam cię. Dobra, 1-1. To, moi drodzy, decydujący, kto wygra ten pojedynek. Ale to jest dobre. Rzutki w GTA są świetne. Pyk. Dobra, 201. No 100 zdobyłem, całkiem nieźle. No i co Lori, cwaniaro? Patrz, jak łeb w łeb, nie? Ona też 201. Pyk, 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 kurde. Teraz nie było tak dobrze. Ona się wkurzyła chyba teraz, zobaczcie, jak rzuca. Pyk, pyk i... Pyk, 26 mi zostało, dobra. Czyli teraz przydałoby się rzucić szósteczkę. Nie mam szósteczki. O kurde. Dobra, postaram się podwoić trójkę. Pyk. A nie, 3, to nie, to źle. Kurde, nie trafiłem. Pyk. A o, 3 mi zostało, dobra, ale teraz jak ja mam to zrobić? Muszę potroić jedynkę, dobra. Uwaga, pyk. Zdobywasz 3, ale bez... O nie, źle to zrobiłem i przegrywam, zobaczcie. Ale mnie zrobiła, no dobra. Jesteś lepsza faktycznie. Jej, dobra, czas, moi drodzy, trochę poimprezować. I za moment jedziemy do miejsca, w którym spędzimy Wigilię. Zaraz zobaczycie to miejsce, także dajmy Franklinowi, Stacy i całej rodzince chwilę na poznanie się i widzimy się już za moment. Moi drodzy, znowu wyjechaliśmy w wysokie góry. Zobaczcie, jakiś samochód opuszczony. Jezu, żeby komuś się coś tu nie stało, ale nie, wydaje się, że jest pusty. W środku w samochodzie oczywiście John ze mną. Franklin chyba złapał z Johnem dobry kontakt. Z tyłu oczywiście Lori oraz Stacy. Także jedziemy sobie do sheltera, do takiej, moi drodzy, do takiego domku letniskowego, gdzie co roku rodzina Stacy zawsze spędza, moi drodzy, Wigilię i święta. Tylko droga tutaj jest mega ciężka, trzeba naprawdę
zauważyć, a tego Mercedesa zniszczyć za nic nie mogę w świecie. Okej, to jest chyba ten shelter, moi drodzy, i on jest w takim bardzo urokliwym miejscu, patrzcie, na górce takiej, nie? Coś pięknego, dlatego ja muszę tutaj naprawdę jeszcze uważać, żeby, tak jak mówię, dziwagonu nie zepsuć, nie? Okej, tutaj już chyba rodzinka jest w komplecie, także gdzie ja mogę zaparkować? Tu jest jakiś traktor, ciapek taki, no dobra. Wydaje mi się, że tutaj będzie ok. Zapraszam wszystkich w takim razie. Znaczy, dobra, oni mnie zapraszają. Wow, no siema, siema, zaraz poznam wszystkich. Tutaj całą rodzinkę, ale ja jestem ciekaw, jak ten shelter wygląda. To jest naprawdę ciekawa sprawa, nie? O kurczę, ale klimacik jest, zobaczcie. Choinka, widzę, prezenty już są. Ta nie gra kolędy, więc no nieźle. Ok, widzę, że wszyscy wchodzą powoli do domu. U góry jedno łóżko. Czy to nie będzie mało, przepraszam bardzo? Według mnie trochę mało, jak na tyle osób, co tutaj nocują, ale ja nie wiem, jaką oni, moi drodzy, mają kulturę i czy oni, nie wiem, piją święta, czy co. To zaraz wszystko się okaże, widzę, że jest gitara. Czas, moi drodzy, poznać innych członków rodziny Stacy i poczekać do rana, ponieważ rano lecimy na polowanie. Polowanie na niedźwiedzia razem z Johnem. Powiedział, że jak uda nam się upolować niedźwiedzia, to święta będą udane i to jest tradycyjny, moi drodzy, zwyczaj ich tutaj. No dobra, jutro będzie dzień przed Wigilią, także idealnie my spędzimy go w sumie wspólnie z Johnem. Natomiast kobiety przygotują kolację wigilijną i powinno wszystko, moi drodzy, wyglądać naprawdę super. Kolejny piękny dzień w pięknej Kanadzie nastał. Jak widzicie, Franklin oraz John, halo? A, John siedzi z tyłu, nie wiem dlaczego. Ruszają na polowanie śladami niedźwiedzia, moi drodzy, wgrałem fajnego skrypta, który umożliwia nam dorwanie niedźwiedzia, tylko pewnością proste to nie będzie. Podobno gdzieś tutaj w okolicy, moi drodzy, będziemy już uderzać w stronę lasu. Muszę zamknąć samochód, bo tak jak mówię, no nie jest to mój samochód. Podobno przy takim żółtym znaku będziemy musieli ruszyć w kierunku gór. Okej, żółty znak, no to jest jedyny żółty znak w okolicy, sygnalizujący, że obok jest ostry zakręt. Ale okej, John to chyba tutaj, byku. Dostałem od Johna muszkiet, moi drodzy. Broń turbopotężna i podobno to jest taka tradycyjna broń ich tutaj. Także co, no, samochód zamknięty. Czas wypatrywać śladów na śniegu. To jest, moi drodzy, jeden z elementów, dzięki któremu powinniśmy dostrzec zwierzynę. Podobno czają się tutaj też mountain liony i tygrysy szablozębne. Bardzo bym nie chciał na nie trafić, moi drodzy, bo jak trafimy na takiego tygrysa, no to będzie przypał, coś czuję. Musimy mieć oczy dookoła głowy i oczywiście obczajać lasy Kanady. Czajcie, jaki, moi drodzy, dzisiaj chillowy odcinek. Tylko mam nadzieję, że nie zakończy się źle, prawda, że ja tutaj nie oberwę zaraz. Albo nie daj Boże coś Johnowi się stanie. Dawaj, John. Oczy trzeba mieć dookoła głowy, wypatrywać i powinno być dobrze, nie? Między drzewami też, jakieś ślady niedźwiedzia. Co, John? Lewo? O kurde. Stado, moi drodzy. Czy to jest stado? Czy mi się wydaje? John, co robimy? Strzelamy? John mówi, żeby strzelać, tylko nie wiadomo, czy jest ich trzy, czy więcej. To są tygrysy, moi drodzy. Te górskie. No to... O! Uciekają. Dobra, i zobaczcie, jaki to jest mocny. Muszkiet przebił dwa, nie? Dwa ciała, moi drodzy, tygrysów, no nieźle. Tutaj w ogóle jest, nie ma zakazu, moi drodzy, strzelania do zwierzyny, więc okej. Jak tutaj w ogóle pięknie. O, kolejny. O, masakra. W sumie to niepotrzebnie to zrobiłem chyba, bo mogłem wystraszyć jakąś okoliczną zwierzynę. Ale czy to jest, moi drodzy, niedźwiedź, czy mi się wydaje? John, czy to jest niedźwiedź? Johnny? Johnny, czemu ty w ogóle chodzisz, gościu, w żonobijce, jak jest minus 10? Nie, nie, to nie jest, moi drodzy, niedźwiedź, dzik. Dzik podobno się przyda. Clear shot, tak? Spróbuję. Łuk by się przydał. Jakbym, moi drodzy, z łuku postrzelał, nie? Ten muszkiet jest strasznie głośny. Ale co? One shot, one kill. Czas teraz oskurować dzika i wziąć go ze sobą. Dawaj, Johnny. Skrypcik oczywiście się załączy. Później będziemy mogli sprzedać tę skórę, jeśli się uda. Dobra, mamy to. Lecimy dalej. Żadnych śladów niedźwiedzia jak na razie. Trzeba, moi drodzy, się rozglądać. Wschód słońca już nastał, mamy godzinę 9:40 aktualnie. Przyjechaliśmy tutaj o 6, więc już 2 godziny mniej więcej chodzimy i szukamy niedźwiada. Podobno tu jest jego teren, okej, znowu się wystraszyłem. Jakiś czarny dzik, what the hell, dobra, te zostawię w spokoju. Ale jego nie zostawię w spokoju. Czy to jest, moi drodzy, ta postura świadczy tylko o jednym. Johnny, miałeś rację, że on tutaj urzęduje. Tutaj gdzieś jest jego jama. Miejmy nadzieję, że, moi drodzy, go nie wystraszę. Będę starał się podejść jak najbliżej, ażeby po prostu przebić jego ciało i one-shotować, bo taki niedźwiedź z takiej odległości, moi drodzy, raczej
nie umrze na hita, więc muszę podejść tak jak mówię, trochę bliżej. O, 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 kurde! Niedobrze! Zaczął nam chyba uciekać. Kurde, zgubiłem go. Gdzieś tam pobiegł. Ja pierdzielę, moi drodzy. Niedźwiedź chyba nas zauważył i pobiegł gdzieś wysoko w góry. No nic, będziemy musieli go wytropić jeszcze raz. Dawaj, szybko, 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 póki ślady jeszcze widać, moi drodzy, na śniegu, nie? Im wyżej, tym pogoda, moi drodzy, gorsza. Ale już przeszliśmy dzisiaj, ja nie wiem, która jest godzina, ale niedźwiedzia dalej, moi drodzy, nie jesteśmy w stanie zlokalizować. O, no, 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 no. Gdzie on jest? Tam jest? Kurde, i znowu, no nie, no kurde, on jest, moi drodzy, niemożliwy. Gdzie jest John? John jest na minimapie gdzieś tam niżej, mam nadzieję, że się wspina. Mówi, że to tradycja i musimy go dorwać, więc, moi drodzy, to musimy iść jeszcze wyżej. Jezu, żeby się to nie skończyło jakąś tragedią za moment. John, ty nienormalny jesteś, zamarzniesz, gościu, Jezu. Patrzcie, jak mam mało, moi drodzy, potrzeb fizjologicznych. Za moment będzie problem, jeśli tego niedźwiedzia tutaj gdzieś nie znajdziemy. Ja muszę też uważać, ażeby się nie natknąć, moi drodzy, na jakieś inne zwierzyny, na jakieś górskie bestie. Mam nadzieję, że jednak tak nie będzie. O! Okej, okay. Teraz już cię mamy. Teraz już cię mamy. Nie wiem, gdzie jest John, ale moi drodzy, ja oddam strzał. Nie. No way. O kurde. Moi drodzy, znowu próbował nam uciec, ale chyba oberwał tym razem. Dawaj, John, dawaj, gościu, trzeba sprawdzić. Czy, moi drodzy, wielki niedźwiedź został pokonany w tym momencie? Jaka bestia, patrzcie, za moment go przysypie śnieg. O kurde. No to bierzemy jego cielsko wielkie ze sobą, nie? O! Czy on się rusza? Czy mi się wydaje? Nie wiem, czy uda nam się podnieść go, no ale musimy jakoś, moi drodzy, go stąd... O! Zawieźć do domu. Serio, my go musimy do Mercedesa władować. Okej, okay, chciałem powiedzieć, że dzień się kończy, moi drodzy, że przy choince spędzamy ostatni dzień przed Wigilią i zakończyć odcinek, ale oczywiście musiało mi wywalić GTA, dlatego zakończę po prostu, żegnając się z wami, dziękując wam za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że taki odcinek specjalny wam się podobał. W kolejnym odcinku wracamy już z powrotem do Los Santos i zaczynamy, moi drodzy, działać, bo biznesów jest naprawdę dużo, no i trzeba zarobić trochę kasy. Natomiast teraz jest czas na to, żeby chwilę odpocząć, moi drodzy. Franklin pochilluje, całe święta zostanie w Kanadzie. Wam również życzę dużo chillku, moi drodzy, i spędzania czasu z rodzinką na święta. I pamiętajcie, że każda łapa w górę to jeden grosz waszego wsparcia dla fundacji Na Ratunek, która pomaga dzieciom chorym na nowotwór. Myślę, że cel naprawdę szczytny i warto wspomóc i przyczynić się do czegoś dobrego na te święta. Ja wam dziękuję za dzisiaj, moi drodzy. Najprawdopodobniej widzimy się jutro i wpadnijcie też na kanał Wiki, gdzie jest vlogmas, w którym byłem na jarmarku świątecznym we Wrocławiu. Także jeśli macie ochotę, teraz będzie, moi drodzy, link w karcie, w opisie, w zasadzie wszędzie. A tak jak mówię, jutro tak na 80% będą pogromcy mitów w prawdziwym życiu z mitami świątecznymi. Także co, widzimy się już jutro. Trzymajcie się.